Siemanko, jestem Lucek, to jest Farming17, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Jedziemy do sklepu po to, aby wypożyczyć sobie moją nową przyczepę samozbierającą do bel okrągłych. Mam nadzieję, że ona jest do bel okrągłych. Wypożyczymy ją sobie, nie będziemy jej kupować, chociaż mi na nią stać, ale muszę mieć taki bufor pieniędzy w razie jakby naprawdę były mi nagle potrzebne. Na polu 22 pracuje mój pracownik koszący soję. I z soi będziemy mieli też trochę pieniędzy. Myślę, że najbardziej opłaca się ją na obecną chwilę sprzedawać, chociaż soja przydatna jest jako białko do karmienia świń. No ale na razie świń nie mam, więc nie ma potrzeby jej trzymania, gromadzenia teraz. Chyba że moglibyśmy poczekać na zapotrzebowanie. No to wtedy rzeczywiście mogłaby się przydać, ale teraz spokojnie. Więc tak, wysiadamy sobie i mamy biuro, pyk. I tak, pojazdy, technologia Bell, podświetlone miałem nawet. No i chodzi mi o to, Balen Boy, tak się nazywa ta modyfikacja. Nie wiem, czy tak w rzeczywistości to się nazywa, czy też nie. Wcześniej miałem tę przyczepkę, ale na niej ładowanie belek, zwłaszcza okrągłych, to była porażka. Jeśli bym robił kwadratowe i chyba najlepiej by było robić kwadratowe, żeby ładować na tą przyczepkę, bo wtedy by było po prostu lepiej, tak? No nie byłoby problemu, a tak to z okrągłymi, gdzieś tam one się sturlają i zawsze jest problem. Spróbujmy z tym. Tutaj mamy ustawienia kół, standardowe, szerokie opony, 600 euro dopłaty. Nie, panie, wypożyczamy za 1000 euro. Bardzo fajnie. I cyk, i jest. I teraz musimy podczepić sobie siewnik do przodu, dlatego że z tyłu będziemy mieli podczepioną przyczepkę. Nie wiem, jak ona działa, pierwszy raz w życiu jej używam. Ja ją już dawno widziałem w Farmingu, ona jest od, nie wiem, chyba samej premiery gry nawet. Jest już bardzo długo w grze dostępna jako pobrania, do pobrania jako modyfikacja. Ale wow, ona ma tutaj. No ciekawe, jak będzie zbierać. Na pewno będzie się tam wychylać jakoś na bok, bo widzę, że tam jest już. Raz zobaczymy sobie ją jeszcze. O, chyba są problemy z pracownikiem. Tak więc to będzie się otwierać pewnie gdzieś tutaj na bok. I ona w pozycji pracy będzie wyjeżdżać gdzieś w to miejsce za ciągnikiem. No i będzie sobie zbierać te belki. Możemy tu, wow, możemy tu wejść nawet do środka. Z tyłu pewnie będzie je jakoś, nie wiem, rozładowywać. Tak, tu będzie chyba wchodzić jedna belka. Czy tak. No, zrobi się taki rulon. Ona chyba. Ej, tu są nawet jakieś pasy. Ej, jestem ciekawy, jak to będzie transportować. Nigdy jej nie używałem, ale wiecie co? Zobaczcie, że ten pracownik, który mi tam pracuje, ten tutaj, on strasznie muli grę, tak? W momencie, kiedy zmienia trasę. Dlatego troszeczkę może teraz przecinać gierkę. Bo musimy się rozejrzeć. Okej, wszystko gra, możemy jechać. Siewnik sobie zostawimy. Spróbujemy sobie. Dobrze jadę. Spróbujemy sobie pozbierać te belki. Nie wiem, jak ona. O shit. Ej, czemu ja mam wrażenie, że jak się obracam, to mi ciągnik skręca. Może. O, ale mi teraz zlegowało grecz. Widzieliście to? Takie spowolnienie. No. Takie mam wrażenie. Nie, musiałem pewnie gałkę dotknąć w momencie, co się obracałem. No tak z przyzwyczajenia, bo w niektórych grach właśnie gram na padzie i jak obracam kamerę, no to obracam gałką drugą, tak? Odpada. Dobrze, zostawimy sobie to urządzenie. Pomocnik D zakończył swoją pracę, także już nie musimy mu płacić pieniędzy. Pewnie wyłączył maszynę, więc też dodatkowe koszta za utrzymanie nie będą nam się nabijać. To przyczepkę zostawimy sobie tutaj, za chwilę będziemy jej używać, a teraz podjedźmy sobie, zostawmy siewnik w miejscu, gdzie ma być, a jeszcze zobaczę sobie pole numer 77, jak wygląda sytuacja, czy coś mi tu już urosło, czy ja w ogóle coś tu zasiewałem? Chyba tak, ale czy nawożone było? Nie wygląda jak nawożone. Ha, nie nawożone, ale coś tu musi chyba być. Jest wzrost i mamy tu rzodkiew. A, rzodkiew oleista. Ona chyba będzie
No, to jest właśnie mój nawóz, o. Nie muszę tu nic nawozić, ale kurczę, co się dzieje z tą grą? Słuchajcie, ten pracownik ciągle tutaj działa, niby zakończył pracę, ale nie zakończył. Dobrze, wystawimy tylko rurę i już nie będzie się nic złego działo z grą. Jest wszystko w porządku. I tak, będziemy musieli jeszcze zwrócić... na razie jeszcze nie. Prasę, chodzi mi o prasę do belek okrągłych. Na razie nie będziemy jej zwracać, bo nie ma takiej potrzeby. Może jeszcze na chwilę się przyda, tam trochę trawy zostało. Pomocnik ostatnio na odcinku nie pomógł mi zbyt dokładnie. Nie wykonał swojej roboty tak jak trzeba było i zostawił trochę trawy. Nie podoba mi się to. Okej. I spróbujemy na lusterka. Okej. Ciekawe czy trafię na lusterka. Trafiłem! Ho! Dobrze. I teraz muszę wziąć sobie kamerę z zewnątrz, zobaczyć jak będzie to pracowało nam. Rozłóż. Więc tak to się rozkłada, tak jak myślałem. Opuść. Wow. To ma być opuszczone, rozumiem, tak? Tu możemy coś jeszcze regulować. Wow, co to się tu robi? To ciekawe. A chyba pochył możemy tu regulować. Na bok. Aha, i tu otwieramy, żeby pewnie wysypać. Tak myślę. Nie wiem, musimy to zaraz sprawdzić. Podejdziemy sobie pod pierwszą belkę. Wow! To nie jest taka prosta sprawa, zobaczcie. Ja to źle załadowałem teraz. Ale nie zbiera się tego tak, że to nagle tak wskakuje, jak w większości tego typu modyfikacji. Tak? Tylko musimy sami to jakby załadować. Fajne! Cyk. Nie w ten sposób. O! Ej, to się samo tu układa, znaczy... to podlega prawom fizyki w grze, to nie jest jakby, wiecie, oskryptowane. Ale... zobaczcie, że same te belki się obracają i układają tak jak powinny. Mimo, że to nie jest oskryptowane, to jest wiecie, tak jak fizyka jest napisana w tej grze, tak to działa. I rzeczywiście czuć, że ten towar jest ciężki. Z każdą nową belką ciągnik zwalnia coraz mocniej. Fajne to jest, podoba mi się. Myślałem, że to po prostu będą się pojawiać tam w środku te belki i na tym koniec. A my musimy sami to rozładować, także jest to zdecydowanie fajny dodatek do naszej realistycznej gry. Oczywiście w środku mamy pasy, możemy sobie te belki pospinać pasami. Z tyłu jest taki, nie wiem jak to nazwać, no po prostu taka belka, która nam ogranicza te baloty. Ale kurczę, tej schować nie mogę tutaj. Chyba trzeba po prostu odpowiednio podjechać, nie? Ja tutaj źle podjeżdżam pod te belki. One się co prawda tam układają w środku, ale ta coś nie chce, no. Ta się nie chce obrócić. Nie chce w ogóle tam wjechać, także... trochę słabo. Weźmy to, pospinajmy. Czy to się spina wzdłuż, czy... aha, musimy każdą z osobna. Tu mamy takie haki. Ale widzicie, nie jest to takie proste. Nie można tymi hakami za bardzo pospinać. O, jest, działa, z tej strony chyba. Tylko można. No. Każdą belkę z osobna, cyk i cyk. No i teraz nie będziemy się bali, że coś tam się tam rozsypie. Ej, a gdzie ta moja... zniknęła mi belka, co tu była? No nie fajnie. Zatopiła się pod ziemię. Spróbujmy teraz podjechać tak jak napisali w książkach, czyli z tej prawdziwej strony. Na razie się tak posiłkuję tą kamerą z zewnątrz, żeby wiedzieć jak to działa. Później sobie włączymy tą normalną kamerę i udało się. I teraz, moi drodzy, czyli ja, moim zdaniem bardzo fajne to jest. Możemy sobie to nawet kupić później. Teraz składamy, podnosimy. Tak. I możemy jechać do naszych owieczek. No zdecydowanie więcej roboty jest niż przy takich prostych modyfikacjach, które
zbierają nam praktycznie automatycznie za każdym razem te wszystkie belki. Czyli, że podjeżdżamy i one się automatycznie ładują, no nie? Wiecie, o co chodzi. No to tutaj jest ciężej, bo trzeba je sobie samym ułożyć, samemu spiąć. Myślę, że modyfikacja fajna i jak najbardziej pasuje do mojej gry, chociaż nie wiem, czy w Polsce rolnicy takich maszyn używają, bo prawdę mówiąc pierwszy raz w życiu spotkałem się z czymś takim tutaj w grze i myślę, że w rzeczywistości w Polsce mało się tego używa, a po prostu się te belki ładuje na jakąś tam płaską przyczepę czy naczepę i się w ten sposób transportuje, bo tak jest taniej, no. W rzeczywistości zresztą te belki łatwiej można układać, bo są ludzie, którzy ewentualnie mogą coś tam popchnąć, chociaż podejrzewam, że one są dość ciężkie, zwłaszcza belki trawy, które są mokre i które ważą swoje. Podejrzewam, że to bardzo ciężka sprawa jest. No ale i tak mimo wszystko lepiej jest to ładować w rzeczywistości niż chyba w grze, tak coś przeczuwam. Oczywiście więcej roboty jest i wszystkiego, no ale tutaj tak, no w rzeczywistości znacznie więcej rzeczy możemy zrobić samymi rękami, a tutaj nic, tutaj polegamy zupełnie na maszynach. Ewentualnie możemy sobie drzewo powrzucać na przyczepę ręcznie w grze, to też dodali dopiero w Farmingu 17. Okej, otwieramy. I wjeżdżamy. I teraz zobaczymy, jak będzie wyglądało rozładowywanie tego, bo nie mamy tutaj żadnego popychadła w środku. Jedyne, co możemy zrobić, to opuścić tą przyczepę. Otworzyć z tyłu. Okej. I tak. Tam mamy do otwierania. Tam musimy sobie zerknąć, jak to będzie wyglądało. Czyli tak. Chcemy sobie tutaj rozładować. Otwieramy tu z tyłu. Ej, nie tak. Aha, możemy pochylić w ten sposób. Ale chyba będzie trzeba też opuścić, żeby te belki zahaczały o spód. Najpierw, tak czy inaczej, musimy je poodpinać. Tego nie przeskoczymy. Także dużo takiej ręcznej roboty, ale myślę, że bardzo przyjemnej i fajnej, nie? W zasadzie to wcale nie musimy wszystkich belek spinać. Możemy spiąć tylko skrajne, czyli pierwszą i ostatnią. I to powinno załatwić sprawę. Możemy go opuścić i teraz możemy z tyłu otworzyć. Nie, czekajcie, jak to się otwiera. Aha! Dobrze. Zobaczymy, czy się wysypią. Nie wychodzą. Dobrze, w takim razie opuszczamy. Tylko najpierw, żebym się tu w tego pastucha nie wrąbał. A nie, jedna wyleciała. Okej, ale to był przypadek. I teraz zobaczmy. Patrzcie, jak pięknie. O kurde. Super. One się zahaczają o ziemię. I w ten sposób wychodzą, tylko myślę, że na płaskim podłożu lepiej by to wyglądało. Tutaj zobaczcie, zrobił się trochę bałagan z tego wszystkiego. No niestety, będzie trzeba to wszystko posprzątać później. Jak gramy realistycznie, to gramy realistycznie. Zamykamy to i jedziemy dalej. Teraz, także to jest bardzo fajna rzecz. To będę sobie robił jeszcze, jak was zaproszę tutaj na moją mapkę. To nie jest żadna tam nowa modyfikacja, więc ta paczka modyfikacji, która teraz jest aktualna, no, będzie tutaj też działać. Tutaj zostawię bramkę otwartą, bo będziemy sobie tutaj jeździć i to transportować. Ja teraz... Jeszcze miałem coś do zrobienia. Te belki, pola... Aha, jeszcze trzeba odebrać od kombajnu zboże, to w tym przypadku soję. Zobaczymy, po ile soja stoi i może od razu ją sprzedamy. Tutaj pojadę znowu pod prąd. Bo to chyba jednokierunkowe jest coś tak. Widzę tu jakiś bar albo kiosk. Fajne takie budynki, typowo polskie, no nie? Nie ma żadnych takich wyższych zabudowań, taka typowa polska wieś, jakieś pofałdowane tereny. Tutaj jakiś samochód sobie stoi, powywieszane pranie. Tak po polsku się tu czujemy, bardzo. Jedna z lepszych mapek moim zdaniem. Okej, tutaj mamy billboard jakiś. Znowu samochody, jakieś budynki, domki jednorodzinne. Takie typowo... O, mamy pociąg! Tak. Tutaj jest taki bug, że nie zamyka się szlaban. To już mówiłem też, nie? Że nie zamyka się szlaban, jak pociąg jedzie w tym wypadku od prawej do lewej. Chyba tam nawet coś jechało, tak coś czułem. I można też zmniejszyć prędkość w tych pociągach. Za każdym razem, kiedy wczytuję grę, to one jakoś inaczej jeżdżą, losowo tak to wygląda.
a moglibyśmy się też do nich w sumie przesiąść i zobaczyć, czy da się zmniejszyć ich prędkość. Natomiast ładowanie tych belek to jest fajna zabawa. A spróbujmy teraz tak szybko to załatwić, tak z rozpędu. Ustawmy sobie w tryb pracy, obniżmy i nie trzeba chyba pochylać, nie? To spróbujmy teraz, tam zamknięte jest? Zamknięte, okej. Okay. Zobaczyłem, że zamknięte, jest w porządku. I teraz co? Z boku ciągnika. Cyk. O, lusterku nawet widzę, czy to się tam ładuje. Także bardzo fajnie. Cyk. Okej. Okay. I... Cyk. Chyba się załadowało. Musimy zobaczyć. Haha, weszło. Fajnie to wygląda. Zwłaszcza używając tego kontrolera, bo mogę sobie w ten sposób patrzeć. Na przykład teraz mamy tą belkę. Okej. Okay. Nie, bardzo w porządku chyba. Teraz ten ciągnik nie daje już rady z tyloma belkami. Jedna popchnęła drugą. No i co? I teraz spróbujmy zrobić ten trik, że zapinamy skrajne belki tylko. Cyk. Żeby mniej roboty było przy samym odpinaniu. I zobaczymy, czy to zda egzamin. Podejrzewam, że one zaczną tam podskakiwać w którymś momencie. Ale powiem wam, że tak jak teraz sobie to załadowałem szybko, to nawet całkiem ładnie i zgrabnie poszło. nie wygląda to ładnie, ale jakoś się tam trzyma. Zobaczymy, czy dojedziemy ze wszystkimi, jak myślicie. W lusterka tam patrzę. Nic tam nie skacze. Coś tam się buja, ale jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Myślę, że jak otepniemy te pasy skrajne, to nic się nie stanie. Nie, no zobaczcie, siedzą sobie spokojnie, także pasy tylko na skrajnych belkach i załatwiona sprawa. Zresztą w rzeczywistości chyba byśmy podobnie zrobili. Bardzo fajnie to działa. Powiem wam, że nawet chyba lepiej niż... No nie, no może lepiej jak ta modyfikacja... Nie modyfikacja, jak ta zwykła przyczepa z oficjalnej gry, to troszeczkę może gorsze być, ale do naszej realistycznej gry będzie fajne. Na pewno będziemy się tym fajnie bawić. Kurczę, no proszę, że... Chyba za dużą czułość mam tego skręcania, wiecie, na padzie ustawione. Chociaż i tak to już jest minimalna czułość ustawiona. Może muszę sobie zwiększyć wielkość martwej strefy. Tutaj wjechałem tak chamsko na drogę z pierwszeństwem. Ale nic nie wyjechało. Nikt nie protestuje, więc jest dobrze. Teraz wjeżdżamy sobie tu. Odstawimy te belki. Odstawimy, tak brzydko się odstawią, no ale co tam, będzie dobrze. Cyk. Może nawet tutaj na równym powinniśmy to tak pozostawiać, co? Żeby tam nie robić bałaganu. I tak, opuszczamy. Otwieramy z tyłu. Widać, trochę w lusterku było widać, że się tam coś otwiera. I teraz musimy odpiąć i tak pasy. Okej. I skrajny zwłaszcza, bo ten skrajny tylny jest najbardziej istotny. No i gaz. Zobaczmy. Powinno nam to gdzieś tam odpadać. Widzę, że się rozładowało, ale tam zrobiła się jedna wielka masakra. Te belki będą tutaj porozrzucane konkretnie. Będzie trzeba je czymś pospychać po prostu w ten róg. I do tego wystarczy mi chyba ten... tur z widłami. Teraz widzę ten tył. Że mogę go... O, widzicie, tam się zamknęło, tak? Tam macham sobie tą belką z tyłu. Cyk. W rzeczywistości to chyba... Nie, tam są jakieś siłowniki. To chyba jest tu jakaś pneumatyka. Są jakieś przewody i pewnie są pociągnięte tutaj w środku przewody jakieś pneumatyczne. Chociaż tutaj mamy zwykły zaczep, tak? Nie mamy tutaj żadnej wtyczki do pneumatyki, do ciągnika. Także to trochę tak słabo wygląda. Ale działa, no i działa bardzo ciekawie. Zobaczymy, jaki tutaj bałagan się zrobił. No nie jest tak źle. Dwie belki gdzieś tam sobie odjechały dalej, bo pewnie się źle ułożyły. Ale trzy belki w miarę w porządku obok siebie. No i tak będzie dużo sprzątania, bo tych belek trochę mam, ale wystarczy je pospychać w to miejsce i chyba będzie ok. I będzie tak źle, co? Tu jest taki fajny placyk akurat. Taki nierówny, żeby sobie tutaj zagospodarować miejsce. Ciekawe, czy jak w to wejdę, to się po... Nie zabrało mi zdrowia. Nie zginąłem, także jest w porządku. Pastuch mnie nie poraził. Chociaż miałem taką sytuację ostatnio, jak byłem z pieskiem na spacerze.
On mały był jeszcze i tam nie rozumiał paru rzeczy. Jeszcze mniejszy niż teraz, teraz to mi już kurczę wyrósł. Szersze, nie wiem, śpi teraz koło mnie tutaj. No, ale byliśmy na spacerze i to były, no to było gdzieś tak z miesiąc temu może. Miesiąc, może półtory? Nie, no miesiąc temu gdzieś około. I właśnie były pastuchy, już pozakładane, świeżo co. Ładne takie już, wiecie, druciki, wszystko elegancko. No i ja mówię, chodź do mnie, nie idź tam, bo się poparzysz, nie idź tam, bo się poparzysz, bo się porazisz prądem. A on i tak musiał, tam zaczął coś wąchać koło tego pastucha i jakoś tak bokiem dotknął, jak zaczął piszczeć. Ja go wziąłem, chciałem go przytulić, ale on myślał, że to ja mu krzywdę zrobiłem, nie wiedział skąd to ten i nie chciał do mnie podejść. Myślał, że go zraniłem, bo byłem niedaleko, czy do niego czymś strzeliłem, czy coś, tak sobie pewnie pomyślał, bo tak się bał, że nie chciał podejść. A czekajcie, gdzie ja zajechałem? Trochę zboczyłem z drogi, zagadałem się. Pomyślałem o tym moim małym piesku i jestem myślami już gdzieś indziej. No, ale tak trzeba czasami uważać na te swoje zwierzątka. Tu nie przejadę? Co? Nie przejadę, odsiedł. No, musimy trochę pole zahaczyć. Oj, przepraszam, panie rolniku. A, wiem, co miałem zrobić. Miałem popracować u kogoś, żeby zdobyć pieniądze. Czemu nic nie mówicie? Przejdziemy sobie tu kawałek. A właśnie grając na singlu mogę to robić. Tutaj mamy coś do zbierania. To pewnie jakieś buraki albo ziemniaki. Możemy je... Możemy sobie tu jakąś pracę wykonać, żeby zrobić trochę pieniędzy. Chociaż, no tak, nie cierpię biedy. 22 tysiące euro. To jest sporo, możemy wypożyczyć maszyny, możemy zapłacić za dzienne utrzymanie maszyn, także no nie jest źle. Nie jest źle, na tej mojej farmie się źle nie dzieje. Cyk. I zobaczcie, coraz mniej tych belek już nam zostało. Będziemy mogli sobie jeszcze, bo takie kubki gdzieś tu pozostawały, to będzie trzeba pozbierać moją prasą, dlatego sobie na razie czasu nie przyspieszam, ale chciałem sobie porobić pracę na innym polu, tam widziałem, że jest coś z burakami, nie będę szedł na piechotę, tutaj mamy przecież chyba możliwość teleportu, a sorry, jednak nie mamy. Chyba, że mamy, a ja tu nie zaznaczyłem. O, jednak mamy. Pole 68. Ja bym chciał się buraczkami pobawić. A tu gdzieś było tutaj. Możemy jeszcze w kosza pograć. Możemy przyjść z torbą. Wow! Jak się tu rzucało? Chyba prawym. O! O! Kurde! Popracowałem trochę na polu i już taki silny jestem. Co my tu mamy? Buraki? Tylko... No dobrze. Start. Zobaczymy, jak tu misje wyglądają. O! Bardzo... O! Fajnie się pojawiłem z takim ciągniczkiem z wąskimi kołami. On jest po to, żeby... Te koła wąskie są po to, żeby nie niszczyć upraw tak dużo. Wiadomo, że trochę tam niszczy, ale znacznie mniej, jeśli mamy wąskie opony, koła. Pyk. I mamy tylko... No co my tu mamy? Tu mało roboty jest. Te poletka są małe, więc... Ciekawe, czy ja tu mogę włączyć pracownika, bo mam tego... IC? Co to jest IC? Nie wiem. Teoretycznie mogę, spróbujmy. Nie. Nie działa. Dobrze. Rozkładamy siewnik? Nie siewnik, opryskiwacz. Musimy zobaczyć, jak on jest szeroki. O, nie jest aż taki duży, ale wystarczy. Powinno pójść szybko, nie? Stawmy się w ten sposób. I lecimy. Poszło? Poszło, dobra. Z przodu mamy dodatkowy zbiornik. Kiedyś myślałem, że ten zbiornik to jest opryskiwacz. Poważnie. Na początku, jak zacząłem grać farminga. Zobaczcie, jak bardzo idzie. Już mamy, zaraz będzie kwadrans. Jak ja to mówię. Robiłem dużo tych prac kiedyś tutaj w 17. Ops. Okej, i możemy tak nawet dookoła jechać. To pole nie należy do ciebie. No wiem, że nie należy do mnie, bo tu pracuję.
Nie, no chodzi o to drugie pole. Tam coś musiałem zahaczyć. Cyk. Ten rolnik się w ogóle nie przejmuje, byleby tam trochę było porobione, tak z grubsza, weź przejedź i będzie dobrze. Nie tam jakoś dokładnie. Się z tym nie baw. I tak zrobimy. Cyk. Możemy skręcić. Cyk. I tutaj też możemy już zawracać. No i już został nam tylko kwadrans. Bardzo szybko idzie ta robota. Tutaj dużo kasy chyba nie będzie. Za to, nie? Tam nawet nie wiem ile wyskoczyło, z jakieś 3000 euro. No ale sam fakt popracowania sobie w ten sposób jest fajny. Dlatego sobie czasami lubię te misje odpalić. I uwaga, uwaga. O! Musiałem gdzieś tam skrawek jeszcze zostawić. Nie wiem czy mi teraz zaliczy. Ale powinno być dobrze. Dojadę do końca pola i powinno być ok. Chociaż gram na tej kamerze z kokpitu i nie widzę tak dokładnie gdzie jechałem, a gdzie nie. O kurczę, zostało kawałek gdzieś tam. Haha, i teraz gdzie? Zostały niecałe dwie minutki. Może gdzieś tam na brzegach? Tutaj już jechałem. Spróbujmy jeszcze tutaj pojechać. Ale lipa, o kurde. Się okaże, że nie wykonam tej roboty w określonym czasie. Czekajcie, chyba tutaj coś było nie tak. Tutaj było, było tak. No, on się tu wyłączył. O, on się tu wyłączył właśnie. Cyk. No, premia czasowa, bardzo mała. Dostaliśmy trochę pieniędzy, niedużo, ale jakbyśmy wykonywali więcej tych misji, to byśmy chyba dostawali nawet więcej. Nie, możemy kupić taniej później to pole, jeśli będziemy wykonywać tutaj więcej misji, tak? Ale fajnie, że na tej mapce w ogóle można robić sobie te wszystkie misje, nie? Mamy bryłkę, możemy sobie zbierać, ale jakoś nie mam ambicji, żeby to robić. Chcę do wszystkiego dojść sam, tak jak sobie tutaj gram w moim realistycznym stylu, a myślę, że spokojnie da się to osiągnąć, zwłaszcza, że nie chcę mieć tam jakichś ogromnych wartości zbiorów, czy pól, czy zwierząt. Chcę, żeby tu się mi po prostu fajnie grało, żebym chciał sobie wrócić na tą farmę. Dużo tutaj mi ten pracownik pozostawiał, ja nie wiem. Czy opłaca się was tutaj zatrudniać? Do tej pracy? No zobaczcie. Cholera. Tu pozostawiane, tam pozostawiane. Jeszcze ze dwie belki był zbierał z tego chyba, co? Nie no, dwie to może przesadzam, ale trochę by uzbierało się z tego. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie.